Jeśli prowadzisz działalność w internecie i nie znasz narzędzia Canva, to czas to zmienić. Moim zdaniem jest to najlepsze bezpłatne rozwiązanie do obróbki grafiki, które pozwala na szybkie przygotowanie obrazów do reklam, do wpisów blogowych, do postów na Facebooku, na Instagrama. Jest naprawdę świetne. Dodatkowo można tam generować również filmy i innego rodzaju treści, takie jak prezentacje, e-booki. Dzisiaj pokażę Ci w dużym skrócie, jak działa to narzędzie oraz jakie nowe funkcje związane ze sztuczną inteligencją wprowadza, więc zacznijmy od tego, aby wejść na stronę Canva. Link znajdziesz w opisie filmu. Następnie zaloguj się do Twojego systemu. Po zalogowaniu zobaczysz taki ekran i tutaj masz duży przycisk Utwórz projekt, no i możesz wybrać jeden z gotowych projektów albo stworzyć niestandardowy. Ja wykorzystuję to do wielu zastosowań, więc najlepiej jeśli sobie to przejrzysz. Jeśli chciałbyś, abym przygotował dokładniejszy poradnik na temat obsługi Canvy, na temat tego jak tworzę swoje miniatury i materiały na social media, no to napisz mi w komentarzu, a być może nagram film lub przygotuję kurs online na ten temat. No i teraz pokażę Ci, jak wykorzystać nowe funkcje Canvy, które są oparte o AI, bo one są najciekawsze. Żeby zobaczyć te nowe funkcje, musisz mieć wersję Pro. Na początku zazwyczaj Canva daje 30-dniowy okres próbny, więc można to przetestować. I teraz pokażę Ci najważniejsze funkcje. Pierwsza opcja to odkryj hub marki. Klikam sobie w nią i mam tutaj wyjaśnienie. Dzięki temu mogę ujednolicić wszystkie materiały marki, czcionki, kolory, logo, ikony i różne elementy. No dobrze, próbujemy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj identyfikację wizualną marki. Mogę sobie tutaj przesłać logo, główne kolory, które będą zapisane w moim systemie. Mogę zmienić to, w jaki sposób będą wyświetlać się tytuły w moich grafikach. Mogę przesłać tutaj zdjęcia i ikony. Potem po konfiguracji tego narzędzia będziesz miał szybki dostęp do głównych kolorów i najważniejszych elementów marki. Teraz pokażę Ci drugą funkcję. Wejdźmy sobie na tłumaczenia. Mamy tutaj możliwość tłumaczenia tekstów i ten system obsługuje 100 języków. Bardzo ciekawie się zapowiada. Mamy przykładowy tekst w języku angielskim. Wykrywa to tłumaczenie automatycznie. Mamy jeszcze kilka dodatkowych ustawień. No i teraz możemy przetłumaczyć na język polski i możemy wybrać, do której strony ma się zastosować to tłumaczenie. Ja wybieram stronę pierwszą, klikam tłumacz i po chwili mamy przetłumaczoną grafikę w dokładnie takiej samej formie jak wcześniej. Myślę, że jest to bardzo przydatne, szczególnie jeśli prowadzisz kilka profili wielojęzycznych, no to to narzędzie jest na wagę złota, bo w kilka sekund można przetłumaczyć, przygotować posty na różne media społecznościowe w różnych językach. Idziemy dalej. Mamy kolejne narzędzie, wypróbuj magiczny tekst. Jest to asystent pisania wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji, tak jak wiele narzędzi. No i klikamy wypróbuj. Mamy tutaj podpowiedź, opisz w co najmniej 5 słowach, co chcesz napisać. Napisz ciekawostkę na temat sztucznej inteligencji. No i mamy wynik. Ciekawostką na temat sztucznej inteligencji jest to, że coraz częściej wykorzystywana jest w dziedzinie medycznej, na przykład w celu diagnozowania chorób na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich czy tomografii komputerowej. Jest ok, nie jest to oczywiście ChatGPT, ale do prostych zastosowań być może się nada. Przejdźmy dalej. Wypróbuj magiczną edycję i gumkę. Kolejna magia. No to wypróbujemy. Mamy tutaj przykład. Mamy kwiat i co mogę zrobić? Przeciągnij pędzlem nad obrazem. Przeciągam pędzlem nad obrazem. Nie robię to zbyt dokładnie. Mogę sobie oczywiście zmniejszyć obszar krycia, ale ja chcę zrobić to tak powiedzmy na szybko. No i teraz kontynuuj. Napisz, co chcesz wygenerować. Chcę tutaj, żeby trzymał na przykład różę. No i system wygenerował różę i mogę ją edytować. Wow! I powiem szczerze, że to robi wrażenie, bo gdy przybliżę ten element, to praktycznie nie widać tutaj błędów. No, mamy tutaj co prawda te łodygi rozdwojone, więc to się gdzieś tam nie zgadza, ale poza tym wygląda to bardzo ciekawie. Mamy kolejny przykład, kliknę sobie teraz w to i zobaczmy, co możemy tutaj wstawić. Wpiszę tutaj tylko Picasso, klikam wygeneruj. Mamy kilka propozycji, tutaj obraz nie jest tak dokładny jak wcześniej, ale też z racji tego, że zrobiłem to bardzo na szybko, to obramowanie nie było bardzo dokładne. Mamy kolejny element, magiczną gumkę. Klikam sobie magiczna gumka i sprawdźmy jak ona działa. Gumuję sobie ten obszar. Po chwili obraz znika automatycznie. Widać tu pewne przejścia. No tutaj niestety nie jest to tak szczegółowe. Jeśli na przykład wykorzystalibyśmy sobie ten element w tym miejscu. Zobaczmy jak sobie poradzi. Tutaj jest bardzo wiele przejść, cienie,
więc będzie o wiele trudniej, ale jest całkiem nieźle. Został ten cień, ale można sobie to poprawić, ale linia bardzo fajnie się zgadza. Jeszcze jedna próba na tym czajniku. Jak sam widzisz, robię to bardzo niedokładnie, więc jeśli zmniejszyłbyś rozmiar pędzla i to wszystko obrysował tak co do piksela, to myślę, że rezultat byłby znacznie lepszy, ale podoba mi się to, że linia tej kanapy jest zachowana, więc gdyby ktoś oglądał to zdjęcie z dalszej odległości, no to można sobie to spokojnie zamalować. Przejdźmy do kolejnych narzędzi. Kolejna funkcja to eksperyment z rysunkiem, czyli możemy po prostu rysować na naszych grafikach. Jest to przydatne, żeby zrobić jakąś strzałkę. Nie musimy już szukać jej w grafikach, tylko po prostu możemy sobie narysować strzałkę, która wskazuje na przykład na przycisk do działania, czy na jakieś hasło reklamowe. Możemy sobie coś pokolorować, podkreślić, więc myślę, że jest to fajny gadżet, ale tutaj nie ma co omawiać, bo wszystkie rzeczy są podstawowe. Myślę, że każdy z nas korzystał z Painta, więc wie, jak się obsłużyć tym narzędziem. Mamy stwórz animację. No to wygląda ciekawie, więc wypróbujmy animację, na jakiej zasadzie to działa. Mamy pszczółkę, no i możemy przeciągnąć ją w dowolne miejsce i ona wykona jakiś ruch. Dobra, zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, ciekawa opcja, naprawdę ciekawa opcja. Możemy zmienić płynność, możemy zmienić szybkość, że ta pszczoła będzie sobie latać albo super szybko, albo powolutku. Mamy jakieś tutaj opcje dotyczące stałych elementów. No, możemy sobie jeszcze animować na przykład naszą piłkę. Klikam stwórz animację i znowu piłka będzie sobie lecieć w magiczny sposób do bramki i poza ekran. Myślę, że do prostych animacji bardzo fajny element. Jeśli chcielibyśmy stworzyć coś bardziej zaawansowanego, no to mamy tutaj kilka obiektów. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest tutaj to automatycznie pokazane, że te obiekty mogą się obracać jednocześnie. Jest to taka prosta zabawa, ale myślę, że do jakichś przykładów może się nadać. Mam nadzieję, że ten system będzie rozbudowany. Można tutaj jeszcze dodać podstawowe animacje wejścia, wyjścia, ale ta funkcja była już dostępna od dawna. Myślę, że taka prosta animacja jest ciekawym rozwiązaniem i jeśli połączymy to na przykład z grafikami Midjourney, to można uzyskać bardzo ciekawe efekty. Zostały jeszcze dwie funkcje. Mamy synchronizacja wideo, czyli klikam sobie wypróbuj. No i tutaj system ma teoretycznie dopasować nam audio do filmu. Pierwszy raz korzystam z tej funkcji, zobaczmy jak ona działa. Dla przykładu usuńmy tą stronę. No i automatycznie dźwięk również jest usuwany. Osobiście nie obrabiam materiałów filmowych w Canwie, ale jeśli masz taką potrzebę, to możesz sobie wypróbować to narzędzie. Być może ułatwi Ci pracę. No i ostatnia funkcja AI, zmiana tekstu na obraz. Klikam sobie tutaj i próbuję, jak działa to narzędzie. Mogę sobie napisać, co chcę zobaczyć. Mogę wybrać styl, na przykład filmowy. Mamy przykłady, widok z góry, minimalistyczne biurko. Klikam OK i sprawdźmy, jaki będzie efekt. No i mamy wynik. I teraz powiększę Ci ten obraz. No OK. Powiem szczerze, że no, jeśli chodzi o ten przykład, to on jest nie do wykorzystania. Żadna z tych grafik nie jest przygotowana w odpowiedni sposób. A to był przykład, który zasugerowała Canva, więc teoretycznie powinna dać lepszy rezultat. No ale dobra, dajmy mu jeszcze jedną szansę, wpiszę sobie tutaj coś innego. Wybieram sobie fotografię, no i wpiszę sobie tutaj na przykład computer i klikam utwórz obraz. No i mamy nasz komputer, mamy jakieś przykładowe napisy, wygląda bardzo nienaturalnie i dziwnie. Tutaj proporcje też są pogubione. No, to jest jeszcze w miarę, gdyby patrzeć z daleka, ale jak gdy powiększymy ten obraz, no to również są tutaj dziwne obiekty. Ta klawiatura wygląda jak taka zbita masa. No, nie zrobił wrażenia na ten system na mnie. Myślę, że to jest raczej jako taka ciekawostka, jeśli chcecie się pobawić, ale no, na ten moment nie nadaje się do użytku ani prywatnego, ani komercyjnego. Myślę, że ten system będzie rozwijany, to są dopiero testy, więc dajmy mu szansę. Fajnie, że pracują nad takim rozwiązaniem, ale na razie jest daleko, daleko w tyle za innymi narzędziami tego typu. To była prezentacja podstawowych narzędzi AI, które można wykorzystać. Ja wykorzystuję to narzędzie do, tak jak mówiłem, praktycznie każdej grafiki, którą widzisz w moich mediach społecznościowych. I nadal ja wykorzystuję bardzo szybkie sposoby, jak najprostsze, żeby oszczędzić czas i osiągnąć dany rezultat. Jeśli chciałbyś, żebym nagrał poradnik, dłuższy poradnik na temat Canwy lub też kurs online, w którym pokazuję krok po kroku, jak korzystać z tego narzędzia, no to zostaw mi komentarz, a pomyślę o tym, żeby nagrać taki materiał. Do zobaczenia w kolejnych filmach.